Dzień dobry, pyszczki. Witajcie w moim salonie. Tu Agata, coach na ziemi. Słuchajcie, pomieszałam chyba ten wstęp, nieważne. Dla tych, co mnie nie znają, jestem coachem pracującym z tematem ciała i odchudzania, ale kurde, chyba będę to zmieniać, słuchajcie. W każdym razie jestem coachem, który pracuje z przekonaniami, specjalizującym się w temacie przekonań związanych z ciałem i z odchudzaniem, ponieważ sama ważyłam kiedyś 111 kg. Moi mili, przychodzę dzisiaj do Was. Ostatnio na Was nakrzyczałam, więc dzisiaj przychodzę nie krzyczeć. Chciałam dzisiaj opowiedzieć o takich naszych trzech koleżankach, o Niemciach, o naszych kochanych Niemciach. Nie mam wyboru, nie mam czasu, nie mam pieniędzy. Czyli o tak naprawdę trzech iluzjach naszego myślenia. Trochę mnie nie było tutaj, dlatego że nie miałam czasu, bo miałam inne rzeczy. No właśnie, czy jest coś takiego jak nie mam czasu? Poczekajcie, od którego zacznę? Zacznę od nie mam wyboru. Ostatnio w filmie bodajże o dyscyplinowaniu umysłu powiedziałam Wam, że jako kreatorzy, którzy kreują swoją rzeczywistość, zawsze macie wybór. I powiedziałam tam, że to, że masz wybór, to nie znaczy, że to jest zawsze łatwy wybór, zajebisty wybór, że w ogóle bieganie na go po łące i tak dalej, tylko że niektóre wybory są trudne. Jako przykład dałam rosyjskich żołnierzy, którzy jadą na wojnę, są mobilizowani i podejmują jedną z najgorszych decyzji, jakie można podjąć. Zabijam czy umieram. I dostałam dużo hejtu za to, bo wrzuciłam ten fragment na TikToka. Wiedziałam, że on będzie trochę kontrowersyjny, I know, ale wrzuciłam go mimo to i dostałam trochę hejtu za niego i rozumiem to, rozumiem, bo to jest temat, który wzbudza emocje, więc mam empatię do tego. Natomiast na potrzeby tego argumentu uważam, że ten przykład bardzo pasuje. Nie mam wyboru. Nie mam wyboru to jest iluzja, którą sobie opowiadasz. Nie mam wyboru to jest historia, w którą wybrałaś uwierzyć. Zawsze masz wybór. Czym jest nie mam wyboru? Nie mam wyboru to jest historia małej dziewczynki. Czyli w dzieciństwie doświadczyłaś bezsilności, tak jak każdy z nas. Słuchajcie, każdy z nas doświadczył bezsilności, bo nasi rodzice nie mieli podręcznika do tego, jak stworzyć ludzi, jak wychować ludzi, którzy będą w swojej mocy i którzy ogólnie będą ogarniać i będą ogarnięci emocjonalnie i będą jakby w pełnej sprawczości kreować swoim życiem. Niestety nie mieli nasi rodzice takich podręczników, więc często spieprzyli tą robotę, no co tu dużo mówić. Tak jak i my będziemy spieprzać naszym dzieciom, trochę mniej, każde pokolenie trochę mniej spieprza. Mam nadzieję, że nasze zrobi największy krok w tej kwestii. Ale właśnie, my w dzieciństwie byliśmy bardzo mocno nauczeni bezsilności wobec rodziców. Zmuszali nas, bili nas, karali nas, kazali nam robić rzeczy, których nie chcemy, których nie lubimy, w których nie widzieliśmy siebie, nie czuliśmy się dobrze, nakładali nam rajstopki, które były niewygodne i które nam spadały w kroczu. Czy to tylko ja? W każdym razie nauczyli nas bezsilności. I my potem wchodzimy w dorosłość i większość ludzi na tym etapie nie odrzuca tej roli. Nadal wybiera trwać w roli bezsilności. A ja Was zachęcam do tego, żeby odrzucić rolę bezsilności. Nie mam wyboru, to jest rola bezsilności. Nie mam wyboru, to jest rola dziecka. Mój partner tak fajnie powiedział takie zdanie, że kiedy mówisz nie mam wyboru, to znaczy, że już dawno podjęłaś ten wybór. I tak jak mówię, różne są wybory w życiu. Niektóre są dramatyczne. Niektóre są takie, że straciłam pracę i czy ja teraz się zapożyczam, żeby przeżyć od znajomych, czy wracam do rodziców, z którymi się nie dogaduję. Albo ten przykład z rosyjskimi żołnierzami. Zabijam czy umieram. Albo wybór, czy ja głoduję, czy moje dzieci głodują. Ja nie mówię, słuchajcie, są różne wybory. Ale zawsze jest wybór. I zrozumienie, że masz chociaż ten skrawek manewru, to nie musi być taki pas, tylko trochę manewru w tych różnych ograniczeniach, które jest twoja fizyczność, cielesność, mentalność, emocjonalność. Masz chociaż tyle manewru, to jest pocieszająca myśl, bo to jest pozycja kreatora. Kreator, który to jest ktoś, kto z takiej pozycji zrobi taką, 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 taką i taką. Poszerza.
Na tym polega rozwój, na poszerzaniu siebie. I nasze dusze wybierają różne ścieżki. Niektóre wybierają bardziej brutalne ścieżki, bo chcą doznać większych skoków świadomości. Niektóre wybierają sobie dusze bardziej lightowe, żyćko, bo chcą odpocząć. Może w poprzednim życiu już trochę poszaleli. Różnie to bywa. Natomiast nie ma czegoś takiego, że nie mam wyboru. Ja Was w ogóle bardzo zachęcam do tego, żeby nie używać takich słów. Nie używać nie mam. Dlatego, że Twoje słowa to są zaklęcia. Twoje słowa to są zaklęcia. Robiłam takiego live'a na Instagramie o tym, dlaczego ja nie mówię o problemach z koleżankami, dlaczego nie rozmawiam. Nie będę całego live'a przytaczać, natomiast puenta była taka, że dlatego, że kiedy jestem w syfie, ja patrzę tylko z mojej ograniczonej perspektywy, z perspektywy mojej rany. Jak to powiem na głos, to jeszcze to umocnię energetycznie i jeszcze bardziej wprawię tą syfiastą moją ranną perspektywę w życie. I jeszcze mi koleżanka przyklepnie to, że masz rację, on tak nie powinien i już w ogóle jest totalnie syf. I mówiłam w tym live o tym, że nasze słowa to są zaklęcia. Nie bez powodu w każdej książce, filmie, historii o czarodziejach zawsze są jakieś magiczne słowa. Bo my to wiemy, my czujemy, że nasze słowa to jest dosłownie narzędzie manifestacji. Co my robimy słowami? My naszymi słowami sprawiamy, że to, co było w środku, czyli to, co było niematerialne, to, co było niewidoczne, staje się widoczne. My dosłownie uzewnętrzniamy naszym głosem, nasze myśli, kreujemy je. Więc zachęcam do tego, żeby pod tym względem szanować bardzo swój język. I nie mówię w takim kontekście językowym, tak? Bo ja sobie lubię poprzeklinać. Uwielbiam, to jest bardzo duża część mojej ekspresji jako kreator. Ale zachęcam do równowagi i rozważnego zarządzania tym, co mówię i co wzbudzam w życie słowem. Czuję się na przykład słabo. Czuję, że coś mi nie idzie w moim związku. Nie chodzę. Ja, to jest moja decyzja. Wy sobie podejmujcie swoje. Znowu, to jest wybór. Ja wybieram nie chodzić do moich koleżanek i nie gadać o tym. Bo jeszcze bardziej tę energię umacniam. A ta energia w moim związku, czy w mojej pracy, czy z moimi finansami, czy z moją przyjaciółką, czy z mamą, to jest dokładnie to, energia. I to na poziomie energii najpierw powinno być przepracowane, a nie jeszcze bardziej urzeczywistniane w jakąś jedną wielką, syfiastą historię, którą stanie się Twoje życie. Czajcie, o co mi chodzi? Tak samo, kiedy mówisz, nie mam czasu. Co to znaczy nie mam czasu? Każdy z nas ma dokładnie tyle samo czasu. Każdy z nas ma 24 godziny w ciągu dnia. I ty tymczasem zarządzasz. Ty wybierasz, na co ten czas masz. I naprawdę moją intencją na ten film nie jest teraz takie przypieprzanie się o słowa, że no nie mów, że nie masz czasu, tylko że wybierasz mieć czas na coś innego, bo to nie chodzi o czepialstwo, tylko naprawdę Twoje słowa to są zaklęcia, więc za każdym razem jak mówisz nie mam, ukorzeniasz w sobie energię braku. I każdy z nas ma tyle samo czasu i to my wybieramy, jak tym czasem zarządzamy. Jest taka książka, którą kupiłam, bo widziałam TED Talka autorki. To jest książka Jak to robią kobiety sukcesu. I to jest generalnie książka o czasie. O tym, jak zarządzają czasem jakieś takie w ogóle turbo biznesmenki. Tam są wywiady z nimi. Kobiety na bardzo wysokich pozycjach w korpo. Często jeszcze do tego samotne matki. Jak one to wszystko ogarniają? Jak one zarządzają czasem? I autorka w tym swoim TED Talku dała bardzo fajny przykład, który po latach został ze mną. I ona powiedziała tak: mówisz, że nie masz czasu, dopóki ci boiler nie wyjebie i musisz siedzieć 7 godzin z robotnikami w domu. Wtedy znajdujesz czas. To jest to, jak coś się dzieje kryzysowego, jak coś się dzieje ważnego, jak coś się dla ciebie dzieje świętego, ty potrafisz znaleźć czas, potrafisz poprzestawiać, potrafisz zamienić. Potrafisz, dobra, tu wolne wezmę, tu wezmę L4, tu zrobię coś tam, tu zadzwonię po opiekunkę, po koleżankę, po kogoś. Jesteś w stanie się zorganizować, jeśli trzeba. Więc znowu, jeśli trzeba, to znaczy, że jeśli można, to znaczy, że można. Bo czas to
To jest tak jak pieniądze. Czas i pieniądze potem są bardzo podobne. Masz określoną część tego czasu i ty wybierasz, na co go wydajesz. I zastanów się, w jakich kontekstach ty mówisz, nie mam czasu. Czego dokładnie odmawiasz? I co robisz zamiast tego? Czyli czy odmawiasz przyjemności, bo praca? Czy odmawiasz, bo masz już po prostu 5 hobby i po prostu jesteś tak zakochana w życiu, że no na to to już... To jest zupełnie inna energia. Bo jeżeli, to będzie trochę brutalne, ale ja to powiem, jeżeli jesteś osobą, która pracuje, nie wiem, na 12 godzin dziennie i ktoś ci proponuje, hej, zróbmy coś fajnego, wyjdźmy, zobaczmy w teatrze, pochodźmy, coś tam, a ty mówisz, nie mam czasu na to, bo idę na drugą zmianę, no to ja bym sobie zadała pytanie, jakie są twoje priorytety w życiu. Bo jeżeli zachorowujesz się po tyle godzin dziennie, a zarabiasz mniej niż 10 tysięcy złotych miesięcznie, no to bym się spytała, jakby, bo coś tu nie gra. Coś tu nie gra. Chyba, że to jest ta sytuacja, że ty naprawdę uwielbiasz swoją pracę, kochasz to i ty tam wchodzisz, w ogóle wchodzisz w taki flow i cały czas tam jesteś i jest zajebiście. To wtedy to ciebie nie dotyczy to, co tutaj mówię. Ale jeżeli jesteś osobą, która haruje, ciężka praca, zmiana, bo ja muszę, jakby... Ty tutaj nie przyszłaś po to. Twoja dusza tutaj nie przyszła po to, żeby siedzieć 12 godzin w pracy, której nie lubisz. To chyba nie jest odkrycie, to nie jest eureka, że ja to mówię, prawda? Nie przyszłaś tutaj po to, żeby się zaharowywać za mały hajs. Więc jeżeli ty jesteś tą osobą, o której teraz mówię, że to ty jesteś cały czas w trybie praca, nie mam czasu dla siebie w ogóle, praca, potem mała przelew, więc dobra, trzeba jeszcze jakaś kolejna zmiana, może wezmę, to będę miała nadgodziny, ale wtedy nie, dobra, to zostawię Piotrka u mojej koleżanki i wtedy będę mogła pójść na drugą zmianę, dobra, okej. No to, zwłaszcza jeżeli jesteś kobietą, bo jeszcze mężczyźni, to u mężczyzn to jest troszeczkę inaczej, bo oni, chociaż coś takiego to też nie uważam, że to jest zdrowe dla mężczyzn, absolutnie, dla nikogo to nie jest ścieżka duszy, nie wyobrażam sobie, no może, dobra, nie będę tak mówić, bo się bawię w Boga, ale still, dla kobiet zaharowywanie się za mały hajs, że nie masz czasu dla siebie, nie masz czasu dla bliskich, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to znaczy, że źle tym czasem zarządzasz, kochana. I żeby była jasność, ja jawnie mówiłam, że ja nie jestem fanką etatu, pracowałam na etacie, ale to nie znaczy, że coś jest nie tak z etatem. Mam bardzo wiele klientek, które pracują na etacie i są zakochane w tych pracach, więc każdemu swoje. Ja nie oceniam absolutnie, tylko pytanie energia. To jest wszystko, chodzi o intencje. Intencje i energia. Nie ma dobre, złe. Nie ma etat dobry, coś tam złe, nieważne. Z jaką energią tam wchodzisz? Bo ja na przykład miałam taką pracę, ja byłam krupierką w kasynie, ja pracowałam po 10 godzin i często to były zmiany 22-8 rano i lubiłam to. Był czas w moim życiu, że to lubiłam, że sprawiało mi to przyjemność, że dobrze się tam czułam, że szłam tam i dobrze prowadziłam te gry, zabawiałam tych gości, sama się dobrze bawiłam, miałam fajną paczkę tam, mogliśmy sobie pocisnąć, pożartować. Więc to jest tylko po prostu kwestia tego, z jaką energią wchodzisz. Ale jeżeli ciągle jesteś w pracy i nie masz w ogóle czasu na przyjęcie jakiejkolwiek propozycji takiej naprawdę wartościowej, kreatywnej, fajnej, spędzania czasu z kimś, czy nawet sama ze sobą, to zastanowiłabym się, jakie ty masz priorytety i czy jesteś pewna, że twoja dusza przyszła tutaj po to. Bo zamiast tego, zamiast nie mam czasu, możesz powiedzieć... Wiesz co? Wybieram po prostu zrobić w tym czasie coś innego. To jest fajna propozycja. Jakbym miała 5 dodatkowych godzin w dobie, to bym z tobą poszła na ten koncert czy coś. Ale po prostu dzisiaj wybieram się wyspać. Dzisiaj wybieram zrobić sobie kąpiel. To jest troszkę inna energia. Uwaga na niemcie. Nie mam. Nie mam cię. Nie wiem, jak to nazwać nawet. No. I dochodzimy do trzeciego, czyli do pieniędzy. Nie mam pieniędzy, to jest też bullshit. I brutalny przykład to jest, nie masz pieniędzy, dopóki ktoś z swoich bliskich nie zachoruje na raka i najpierw nagle trzeba zdobyć pieniądze na leczenie.
jak trzeba, to zdobędziesz. Właśnie o to chodzi, że my patrzymy bardzo tak sztywno w kwestii tego, co oznacza obfitość i co, czym są zasoby. I patrzymy tylko na te numerki na koncie i fiksujemy na punkcie tych numerków i że te numerki to jest wszystko, co mamy. Te numerki to jest w ogóle tak mała część twojej obfitości. To, że spędziłaś całe życie nawiązując kontakty, znajomości, że możesz kogoś poprosić, ktoś ci może polecić, ktoś ci może udostępnić. Jakby twoje kontakty, znajomości, to, że możesz kogoś poprosić o pomoc, o wsparcie, o opiekę nad dzieckiem. To są wszystko zasoby, to jest wszystko twoja obfitość. I ja też tak nieraz mówiłam, że nie mam, teraz już się oduczyłam i w ogóle nie mówię, nie mam pieniędzy, bo wiem, że to jest nieprawda. I słyszałam u niektórych coachów, że trzeba mówić, mam inne priorytety finansowe. Tylko po prostu, ja to mówiłam, ale w moich ustach to tak jakoś nienaturalnie brzmiało, bo ja tak chyba nie gadam po prostu. Ja po prostu mówię, nie chcę na to wydać. Ja na to nie chcę wydać pieniędzy. I niektórzy mówią, nauczyciele duchowi, żeby nie mówić, że coś jest drogie, co się stanie. I ja mam troszkę inną opinię na ten temat, ale nie jestem stricte coachem pracującym z tematem pieniędzy, więc słuchajcie tych, którzy z wami rezonują, ale ja tylko się chcę podzielić po prostu tym, jak ja mam. Ja używam słów drogie i tanie, ale może troszeczkę w innym kontekście. Dla mnie, że coś jest za drogie, nie znaczy, że mnie nie stać na to. Nie używam w ogóle takiego sformułowania, nie stać mnie. Bo to faktycznie nie istnieje coś takiego. Jak czegoś bardzo pragnę, to ja wezmę kredyt, nie wiem, okradnę bank, zrobię cokolwiek. Jeżeli bardzo czegoś pragnę, to będę miała ten hajs. I ja nieważne, co zrobię. Zrobię albo w żeńskiej energii się otworzę i przyjdzie, a jak nie przyjdzie, to po męsku go zdobędę. Ale jak bardzo czegoś pragnę, to ja mam ten hajs zawsze. I bardzo mi się podobało, jak a propos takich przekonań, które z nami zostają na bardzo długo, to był ten film, chyba on się nazywał Nigdy w życiu? Taki polski film. Moja mama to zawsze oglądała i mój tata. I tam pewnie wszystkie znacie ten film, ale generalnie to jest historia o tym, że babeczka, tam Danuta Stenka bodajże ją gra, bierze hajs i buduje sobie domek w górach. Zatrudnia górali i górale jej budują domek. I tam jest właśnie taka rozmowa na temat pieniędzy, że skąd ja wezmę pieniądze? I ta jej koleżanka jej mówi, że hajs się jakoś skołuje, hajs zawsze da się jakoś skołować. To ze mną tak zostało. Hajs się jakoś skołuje, to się zawsze da jakoś skołować. Zawsze. Ja nie mówię, że w komfortowy sposób zawsze, bo to jest inny temat. Ale skołować się da zawsze. Więc znowu, co wybierasz? Czy wybierasz dyskomfort tego, że nie masz bardzo tej rzeczy, tych warsztatów, tych certyfikatów, czy cokolwiek chcesz kupić tego auta? Czy wybierasz dyskomfort, którym jest dług? Czy wybierasz dyskomfort, którym jest pożyczka od rodziców i potem słuchanie? To są wszystko wybory. Ale wracając do drogie tanie, chcę tylko powiedzieć, w jakim ja kontekście tego używam. Kiedy mówię, że coś jest za drogie, nie mam na myśli, że nie stać mnie na to, tylko mam na myśli, że wartość, którą ja widzę w tej rzeczy, którą chcę kupić, nie jest proporcjonalna do ceny. To znaczy, że według mnie ta cena jest za wysoka dla tej rzeczy. To jest dla mnie za drogie. Kiedy coś jest za tanie, bo to działa w dwie strony, to jest dokładnie ta sama historia. Ten sprzedawca chce mniej pieniędzy ode mnie, niż ta rzecz jest warta. I na to też uważamy. Słuchajcie, jeżeli ty wchodzisz sobie na Allegro, chcesz kupić iPhone'a i widzisz iPhone za 230 zł, no to zapala ci się, mam nadzieję przynajmniej, że zapala ci się lampka. Okej, coś jest nie tak tutaj. Ja wiem, jaką wartość mają iPhony i ja wiem, że ja mogę wynegocjować, znaleźć fajną ofertę, która ma stówkę, dwie czy trzy taniej, ale nie tyle. Więc jeżeli coś jest za tanie, to też jest dla nas lampka, że coś jest nie tak, ponieważ my ludzie rozumiemy, my czujemy to, że my pragniemy wymiany, sprawiedliwej wymiany. My się czujemy źle, kiedy dostajemy coś, co ma ogromną wartość za darmo. My się czujemy źle z tym i chcemy się odwdzięczyć. Nie macie tak? To jest naturalne, że my chcemy się, jak dostaliśmy czegoś dużo, my chcemy się odwdzięczyć, bo my czujemy dług w energii, który nie jest przyjemny. Tak naprawdę ludzie sobie nie zdają sprawy, jak bardzo wymiany towarowe kręcą tym światem.
wzbogacają nas, sprawiają, że pojawiają się nowe miejsca pracy, nowe sposoby zarabiania, nowe sposoby wykorzystywania naszych talentów. I to jest wszystko piękne i zgodne z zasadą wiecznie rozwijającego się wszechświata. Natomiast tak jak mówię, jeszcze wracając, drogie, tanie, różnie nauczyciele duchowi mówią, ty się słuchaj serca swojego, nie słuchaj się mnie w temacie zwłaszcza pieniędzy, bo ja jestem osobą, która się nie specjalizuje w tym po prostu mówię, co mi się sprawdza, jakie ja mam przemyślenia. Także ja drogie, tanie mówię, tylko znowu w innym kontekście. Absolutnie nie używam takich słów jak nie stać mnie. I kolejna rzecz, że już to nieraz przetestowałam, że kiedy ciągle mówisz, że o Jezu, ja tak tego chcę, ale nie mam pieniędzy, to jest nieprawda. Ty wybierasz znowu wybór. Ty wybierasz tego nie mieć. Wybierasz tego nie mieć. Słuchajcie, ja już to przetestowałam tyle razy, że było... Wiecie, ja jestem coachem i tak naprawdę większość swoich pieniędzy, które ja zarobię, wydaję na mój własny rozwój. Na moje własne podwyższanie świadomości. I jest tyle warsztatów, konsultacji, kwalifikacji, które ja chcę jeszcze zdobyć. I ja trajkoczę o nich, ale jak się pojawił ten, którego ja chcę tak naprawdę, że ja muszę tam być, że ja muszę być po prostu na tym szkoleniu, to nagle nie ma zmiłu. Ja czyszczę wszystkie konta, biorę pożyczkę i nagle ogarniam ten hajs, bo pragnę tego tak bardzo mocno, że nie ma nic, co mnie powstrzyma, żebym po prostu tego nie miała. Więc jeżeli jest jakaś rzecz, której ty tak bardzo chcesz, ale ciągle powtarzasz, że nie masz hajsu, to znaczy, że za mało ją chcesz. No chyba, że to jest rzecz, która jest tak odległa wibracyjnie, finansowo od ciebie, ale to jest już inny temat. Ale z takich rzeczy bliżej ciebie, dostępnych, które są trochę poza twoim komfortem finansowym, jeżeli nie masz tej rzeczy, to znaczy, że jej bardzo mocno jeszcze nie chcesz. I też widzę coś takiego znowu, moje. Widzę coś takiego u mnie, w moim doświadczeniu, że w momencie, w którym biorę dług z taką pewnością, że kurwa, ja to muszę to mieć. To nawet nie są rzeczy fizyczne często, tylko inwestycja w mój rozwój świadomości, bo na to wydaję naprawdę kupę hajsu. To zawsze pieniądze na spłatę tego długu przychodzą tak szybko i tak magicznie. No, przychodzą tak lekko. Bo ja mam takie nieważne, co się dzieje, muszę tam być i to ogarnę i zawsze wszechświat, dobra, no to spoko, skoro jesteś taka pewna i masz taką wiarę, to proszę. No, więc tak, pieniądze to jest wszystko prawda. Pieniądze to myśli, to jest twoje poczucie twojej wartości. To jest gruby temat i nie chciałabym, żeby ten odcinek został pochłonięty tematem samych pieniędzy. Ale właśnie to, nie mam. Zacznij patrzeć trochę szerzej na to, co masz. W kwestii wyborów zawsze jest jakiś manewr. Powtarzaj sobie, że okej, może te wybory nie są komfortowe, ale mam wybór i mam sprawczość. W kwestii czasu, znowu, jeżeli masz tak, że pochłania cię totalnie praca bez satysfakcji i na nic nie masz czasu, to zredagowałabym swoje priorytety życiowe i też w ogóle nie mówiłabym nie mam czasu, po prostu wybieram, nie chcę tego robić, chcę to robić i chętnie to zrobię w momencie, w którym będę się czuła lepiej pod względem czasu, może tak, nie wiem, wymyśl sobie swoje. A w kwestii pieniędzy totalnie. Nie stać mnie, to jest w ogóle do wyrzucenia. I znowu, na rzecz, którą bardzo pragniesz, bardzo potrzebujesz, którą musisz mieć, na nią zawsze znajdziesz hajs. Dlatego to jest dowód, że masz tak naprawdę więcej, chociażby jeśli nie pieniędzy, to możliwości zdobycia pieniędzy. To też jest obfitość. Więc zwracajmy uwagę na to, co mamy, na to, co działa, a nie mcie czy nie mamcie, wyrzucamy ze słownika, ok? Kochani, z tym Was zostawiam.
Jak zwykle zostawiam tutaj swojego Instagrama. Zapraszam, bardzo dużo ciekawych treści ostatnio, tym bardziej wrzucam posty pisane szybko, dopaminkę w postaci rolek i live'y, także jest dużo treści. Tutaj zostawiam swojego maila, możecie śmiało do mnie pisać, zwłaszcza jeżeli jesteście zainteresowani pracą ze mną na sesjach. Napiszcie mi, z czym przychodzicie i zobaczymy, co tam Wam w duszy gra. Ściskam, całuję, miłego dnia, pa!